Wszyscy religiosi Baltazarze, podziwiamy waszą wytrwałość w dążeniu do celu. Nie było wam łatwo. Wędrowaliście przez pustynię, stepy. Wędrowaliście w gorące dni, zimnicza. Obca była wam bez nadzieja. Ewangelista Mateusz zapisał. Gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką Maryją. Upadli na kolana i oddali mu pokłon. I otworzywszy se... No i teraz hala. Przywitajmy się w chrześcijańskim pozdrowieniu. Na wieki wieku Pana. Mędrcy świata o Łatwowie, Kasprze, Rebekiorze, Baltazarze, wraz ze swoimi okazałymi dworami świtą. Dziękujemy wam za to, że idą za światłem gwiazdy. Przybyliście do betlejemskiej szopy. Weszliście do niej i zobaczyliście dziecię z Maryją, matką jego. Upadliście na twarz i oddaliście mu pokłon. I otworzywszy ze skarby, ofiarowaliście mu dar. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracać do Heroda, inną drogą udaliście się do swojej ojczyzny. Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj nam też wyobraźnię miłosierdzia. Miłość, o maleńka miłości, która w głowie śpisz, tyś naszą największą miłością. Pokój, nazwany Cię Księciem Pokoju. Tyś naszym pokojem. Zostawiasz nam pokój, którego świat dać nie może. Obraz nas pokoju, przebaczenie, pojednaj się z bratem, a potem przyjdź. Kasprze, Melchiorze, Baltazarze, Ewangelista Mateusz zapisał. Witamy Państwa. Pierwszy ten spis odbywał się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać. Każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Droga wolna dla żołnierza. Przejście dla posła się należy. Wydusza w podróż, nim terminy miną. By dotrzeć do swego rodzinnego miasta, skąd ród jego ojców i dziadów wyrasta. Trzeba się zapisać pod swoim imieniem, zgodnie z odczytanym tu rozporządzeniem. Cezar Oktawian August podpisano. Niech każdy wydusza już na zajutrz rano. Ruszam. Król się narodził. Hołd oddać należy. Muszę dziś zebrać orszak najlepszych rycerzy. Król największy, co niesie nadzieję, zbawienie. Złoto dam mu z wdzięczności, że przyszedł na ziemię. Gdzieś od wschodu gwiazda światłem mocnym błyska. Zbadam to. Tak się dziś ułożyły planety. Znak na nim. Świata z oczką smutna, dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, teraz widzę.
się spiesz. Każdy dziś powie! Niech każdy dziś powie! Jezu, ufam Tobie! Tam, gdzie jest Bóg! W miłosierdziu Boga! Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowi... Największy Betlejem do domu Izraela. Wyjdzie jego łaska, Pana też Izraela. Któż to z pisem? Żyj, co to pobawić mnie, kochany? Nie tak prędko się w to stanie. Niech żywo woda na to. Płakać będą wkrótce panienki, nie pożyją w młodziadach. Mędrców trzeba raz wybadać, chytną żyjąc retorykę. A tymczasem nie przeszkadzać, dziedzicem wina. Śpieszcie zatem do Betlejem, bo tam zgodnie z księgi swojem narodził się nam Zbawiciel, tego świata odkupiciel. Ja niezwłocznie też za wami k niemu ruszam z pokonami. Miłosierdziu Boga, do żółeczka swego jeźdźmy dzisiaj jeżdżmy z połem. Wiemy na to my wieruszowska dziarka, bijąc z kolędą na ustach. Do rady, diabłowie!
piekło. Miłosierdzie, potokom, lepiej nie wychodzą. Bardzo proszę, tutaj zróbcie przejście, bo wrać. Jesteśmy przy bramie do nieba, przygotowana przez młodzież i dzieci zespołu szkół nr 2 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przez Arcybiskupa Rady na Diecezji Świętej Pytamy się dzisiaj, drogi aniele, co nam zrobić trzeba, aby dojść do nieba? Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda w niebie jest wielka. Nade wszystko miłosierdzie, miłość, pokój, przebaczenie, niech z nami będzie nie tylko w kościele. Więc gloria zaśpiewajmy i do Pana podążajmy. Niech nas gwiazda więc prowadzi, a my wszyscy bądźmy radzi. Drogi anioł, otwórz nam drogę do nieba, a my są przez programy przeszłodami najwięcej osób. Pan Jan, Panie, wierzę, żeś Bóg cielony, ten został nam znany. Ofiaruję Kaci Bóg, ten od król składa na rzeka dzidło, podchodzi król Europy, kancer. 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dlatego tak tu jesteśmy. Wszyscy razem i każdy sposobnie. Wypowiedzmy cztery słowa na cztery pytania, tak jak w obrzędzie chrztu każdego z nas. Pytam, uwaga, czy wierzysz Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Panny, umęczonego pod Ponckiem Piłatem, tego, który u nas zmartwychwstał, żyje i jest pośród nas? Za przykładem mędrców przychodzimy dziś również, kiedy z całym Kościołem przeżywamy nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Chcemy, wpatrując się w nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, podziwiać miłosierdzie Ojca, kontemplować to miłosierdzie. Bardzo serdecznie wszystkich was w tym roku, kochani siostry i bracia, zapraszamy do sanktuarium miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego, by tam przed nim, cudownym Jezusem, zyskiwać odpusty, dary, łaski. Pragnę, kochani siostry i bracia, przy tej ostatniej kulminacyjnej stacji naszego pielgrzymowania podziękować wam wszystkim po obecnym. Najsamszym wszystkim tym, którzy wcielili się w rolę królów i doprowadzili nas do żółtka, gdzie spotykamy się z nowonarodzonym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, pasterzom, księdzu Franca, wszystkim kapłanom, księdzu Janowi z Mirkowa, księżom wikariuszom, moim współbraciom zakonnym. Bardzo serdecznie dziękuję roku życia konsekrowanego siostrom zakonnym. Dziękujemy panu burmistrzowi, władzom samorządowym miasta. Bardzo serdecznie dziękuję.
wiele osobom świeckim i pragnę to uczynić na ręce państwa Parnowskich, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, wam, kochane dzieci, przedstawicielom szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej, liceum. Przybywacie tutaj z całymi rodzinami, aby tworzyć wielką, wspaniałą rodzinę przy Jezusie Chrystusie, złączoną w pokoju, radości i miłości. Bardzo serdecznie dziękujemy technikom, które tak pięknie włączyło się w to nasze organizacyjne spotkanie Pokłon Trzech Królów. Dziękujemy mediom katolickim, mediom lokalnym, wszystkim reporterom, każdemu i służbom ze Straży Policyjnej, wszystkim za wszystko. Na zakończenie chcemy sobie życzyć, abyśmy rzeczywiście inną drogą wrócili do naszych domów, zakładów pracy, do szkół, inną drogą z Jezusem Chrystusem, to znaczy drogą pełną miłości. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączają się poprzez ofiary w organizację Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję wolontariuszom, którzy trudzą się jeszcze po tym spotkaniu. Oni tutaj będą się po stronie Straży Pożarnej. Dziękujemy służbom mundurowym, policji, również Ochotniczej Straży Pożarnej. Służbie zdrowia, która zabezpiecza nasz obszar. Jezu, jeszcze odciekam. Przygotujmy się do przyjęcia Bożego Błogosławieństwa. Panu Marcinowi dziękujemy serdecznie, wspaniałemu Królowi, bramie do nieba. Dobrze nam to w niebie. Uczciliście nas. Tak ma zawsze być. Dziękujemy. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święt pokoju Chrystusa. Bardzo prosimy, bo nas jest dużo, więc kto posłoni się? Niebieski orszak na prawo, czerwony, na prawo, zielony, na lewo, abyśmy każdy... Na razie zdjęć nie robić. Zapraszamy także wszystkich aktorów na koniec do wspólnego zdjęcia przy stajence. Tylko mówię, można od razu, bo jest nas trochę, temperatura i tak nam sprzyja. I później wracamy swoimi orszakami na miejsce do swoich parafii. Przynajmniej niebieski będzie formowany na prawo od stajenki.